Mamy parszę 404 ze zwoju 5 Mojżeszowej, parsza Devarim, słowa. Jest to powtórka prawa, jak to też jest nazywane, ta 5 Mojżeszowa, powtórzonego prawa. I tutaj zapewne jest cała powtórka. Dlaczego powtórzone prawo jest? Myśleliście kiedyś nad tym? Jak zawsze dwa razy. Coś zapowiada i powtórzenie zawsze wzmacnia znaczenie, siłę, wypowiedzi. Tak. I też przypomina, ma też funkcję przypominającą. Tutaj trzeba zauważyć, że tak jak czytamy w trzecim wersecie, można powiedzieć, że ta wypowiedź, pierwszy rozdział, że to, co tutaj Mojżesz przekazuje, mamy tutaj czas podany w pierwszym dniu 11 miesiąca, 40 roku wędrówki, odpowiedział Mojżesz synom Izraela. Powtarzane prawo jest, przypominane jest prawo, to co było pod górą Synaj, głównie. Dlaczego jest to przypominane? Bo tu teraz są ludzie, szczególnie mężczyźni, tak? Bo tutaj też czytając to, tutaj jest ciekawa informacja, kto wyginął w czasie tej wędrówki po pustkowiach. Zwróćcie na to uwagę. Kto wyginął? Bo się mówi, że to całe pokolenie ma wyginąć. Ale tu jest mowa o wojownikach. I o ludziach, o mężczyznach. Chyba generalnie, chyba tu jest cały czas mowa, że to dotyczy to wyginięcie chyba i głównie. Pierwszy rozdział 39. Wasza najmłodsza dziatwa, o której mówiliście, że stanie się łupem, synowie też wasi, którzy dziś nie odróżniają jeszcze dobra od zła, oni to właśnie wejdą tam i oddam tę ziemię, oni więc nią zawładną. Tutaj no w prostym przekazie dotyczy się mężczyzn, tak? Synów. Oczywiście to też może być synowie jako alegoria, jako figura, potomkowie. Ale tu jest ten wskaźnik, nie odróżniają jeszcze dobra od zła. Nie jest to 13 lat, nie jest to 8 lat. Nie jest to 9 lat. Wiek. Chociaż w niektórych przypadkach jest pewne rzeczy uzależnione od wieku, od lat życia, ale tutaj jest inny wskaźnik. Nie odróżniają jeszcze dobra od zła. No zapewne kobiety też umierały, jak były w jakimś tam wieku, tak, i ten czas ich, tej wędrówki mógł być czasem śmierci. Ale kobiety nie miały żadnej mocy sprawczej, żadnej decyzyjności wtedy, więc odpowiedzialność za decyzję ponosili mężczyźni. Dlatego jest mowa o mężczyznach. Tak, i można powiedzieć też, że powtórzonego prawa, bo kto był w tamtym czasie, za czasów Mojżesza, jakie był kanał przekazywania tych praw pouczeń? No Mojżesz, tak? Jako ten naczelny, który miał łączność ze Stwórcą, tak? Przekazuje. Ale później kto przekazuje? Zróbmy sobie taki łańcuch, drogę przekazywania ogniwo do ogniwa informacji. Znaczy później od Mojżesza, naczelnicy rodów. Później można powiedzieć jakichś mniejszych rodzin i głowy rodzin w danej rodzinie, czyli mężczyźni, tak można założyć,
z tych informacji, że byli tym kanałem przenoszącym te informacje pouczenia. Kobiety były odbiorcami i dzieci, tak już w ostateczności. Czyli można by powiedzieć, że tutaj jest powtórzone prawo do mężczyzn, którzy już dojrzeli, tak, którzy przedtem nie mogli, nie potrafili rozpoznać, co jest dobre, a co złe, jak to było powiedziane, czyli co nie odróżniają jeszcze, i dzieci w ogóle małe, tak, bo tu powiedziano jako o dziatwa najmłodsza. Może to razem się odnosi, tak, ten okres dziatwa jako do tego momentu potrafienia rozróżnić, co jest dobre, co złe. I tutaj 40 roku wędrówki Mojżesz przekazuje już ponownie te pouczenia. Ja tutaj znajduję uzasadnienie, że wyrasta pokolenie przede wszystkim mężczyzn, które dokładnie nie zna tych praw, jakby jest przed, bo tutaj mamy też czas, gdzie Mojżesz za chwilę wstąpi na górę i umrze, gdzie jest to czas jakby wprowadzenia narodu do tej ziemi na zachód od Jordanu, gdzie Joshua będzie go prowadził, żeby ten lud pouczyć jeszcze raz, przypomnieć, uwypuklić pewne rzeczy, które Bóg przekazał przez Mojżesza. Jest to w pewnym sensie pouczenie, przypomnienie słów wiekuistego. To można też powiedzieć, że to jest taki wzór dla nas, żeby przypominać pewne rzeczy. Mamy cykl czytania Tory roczny. I co roku sobie przypominamy pewne rzeczy, już pewne rzeczy znamy, niektóre zapominamy. Czytając, powtarzając w cyklu, bo osobiście uważam, że bo jest też trzyletni cykl czytania Tory, uważam, że to osobiście, że to jest trochę za długa przerwa, żeby powtarzać. Dlaczego? Może w dawniejszych czasach, może okej, tak, ale współcześnie mamy tak wielki natłok codziennie informacji. Nasza głowa, nasz narząd, jakim jest mózg, jest tak przeciążony różnego rodzaju informacjami, natłokiem, że ten roczny, uważam, cykl jest jak najbardziej właściwy współcześnie. Może ten trzyletni kiedyś, dawniej, gdzie te informacje takiego natłoku nie było, był ok. Natomiast współcześnie uważam, że ten roczny cykl jest na razie w sam raz. Tak ja to czuję. Żeby przypominać, odnawiać, powtarzać różne informacje, różne pouczenia i też znajdować rzeczy, które Bóg nam każdego roku odkrywa przez swojego ducha, każdemu z osobna, każdy coś zauważy ciekawego, co przedtem nie widział tego, nie zauważył, nie zwrócił uwagi i tak dalej. Dlatego też myślę, że ten cały zwój, który się także nazywa powtórzonego prawa, jest jak najbardziej uzasadniony, żeby powtórzyć temu młodemu pokoleniu, które wyrosło na pustkowia, które przeżyło tą całą tułaczkę, wędrówkę, żeby przypomnieć jeszcze raz przed ważną rzeczą, gdzie mają wejść w posiadanie, gdzie najważniejszym warunkiem jest to ściśle przestrzegać wszystkich wytycznych Boga. To jest warunek, żeby Bóg te wszystkie narody przed nimi wypędził, żeby oni mieli siłę i byli pod jego ochroną.
Dlatego też to jest przypomnienie. Można powiedzieć takie oczyszczenie, tak? Jak ktoś coś inaczej rozumiał lub coś inaczej robił, żeby ten lud się też przez te pouczenia, przypomnienie tych pouczeń oczyszczył, oczyścił. Czy coś nas tutaj zastanowiło przy tym czytaniu dzisiejszym? Bo ja tu sobie kilka rzeczy zaznaczałem w trakcie czytania. Czyli to ta informacja, że to chodziło o wojowników głównie. Tak? Dotyczyła ta klątwa, można by tak nazwać, bo też tutaj można powiedzieć definicję klątwy. Klątwa to jest wyniszczenie. Tutaj te miasta napisane jest, że objęliśmy je klątwą. Tekst sam nam tłumaczy, co to jest klątwa. Przekleństwo, czyli wyniszczenie wszystkich ludzi. Akurat w tym wypadku, bo czasami jest też klątwą objęte całe miasto, że wszystko jest, ma być zniszczone od ludzi po zwierzęta i wszelkie rzeczy. Dlatego też niektórzy, gdzie czytamy w jakichś historiach, niedokładnie się wsłuchiwali w te słowa, co dokładnie mają wyniszczyć, co jest objęte klątwą i później po swojemu postępują. Tu mam na myśli pierwszego króla Saula, jako taki najbardziej ewidentny przykład, gdzie on po swojemu postępuje. Tutaj jest ta klątwa, przekleństwo dotyczy się ludzi, którzy mają być wyniszczeni. Tutaj chcę nawiązać do współczesnych określeń, gdzie o wulgaryzmach mówi się przekleństwa, to nie jest prawda. To są wulgaryzmy, to nie są przekleństwa, to trzeba rozłączyć. To nie można to trzymać pod, że to jest synonim przekleństwo i wulgaryzm. Przekleństwo może być miłymi, gładkimi słowami wypowiedziane. I jest przekleństwem. Tutaj w końcu znalazłem 34 werset 2 rozdziału i zawładnęliśmy wówczas wszystkimi jego miastami, a klątwę rzuciliśmy na całe miasto, na mężczyzn, kobiety, dzieci, nie pozostawiając nikogo. To jest prawdziwe znaczenie, które Bóg używa jako klątwa. Przekleństwo. Dlatego też, jak mamy to Abrahama powiedziane, że kto będzie tobie błogosławił, będzie błogosławiony, kto będzie ciebie przeklinał, będzie przeklęty. Widzimy to teraz? Kto będzie ciebie przeklinał? Będzie przeklęty, czyli Bóg zainterweniuje. Kto będzie ciebie przeklinał, czyli będzie robił wszystko, żeby ciebie uśmiercić, to będzie miał ze Bogiem do czynienia, że Bóg to przekleństwo na niego obróci. Błogosławieństwo nie, tak samo to błogosławieństwo, nie skupiajmy się tylko, że to są słowa same w sobie. Oczywiście one niosą przekaz czynów, bo tak to trzeba rozumieć. I w tym aspekcie błogosławieństwa, czyli robienia wszystko, żeby ci z potomków Abrahama, później mamy Izaaka, Jakuba, tak? Wskazaną tą linię. Ci, którzy błogosławią, czyli robią coś, co przedłuża życie, ułatwia życie dla nich, wtedy ci ludzie w pewnym sensie nie muszą słów wypowiadać, tylko czyn ich jest błogosławieństwem. Tutaj dobrym przykładem jest setnik
rzymski Korneliusz, gdzie daje jałmużnę biednym w domu Judy. Czyli potomkom Jakuba daje, żeby im ułatwić to życie. On tym czynem im błogosławi. Błogosławił Jakuba. Co tutaj jeszcze moglibyśmy w tym temacie, w tych rozdziałach trzech poruszyć? Bo ja tutaj mam pewne myśli przygotowane, ale chciałbym też, żeby monologu nie było. Może sobie przeczytajmy powtórzonego prawa 1 od 41 od 45. Wtedy wy odpowiedzieliście mi te słowa. Zgrzeszyliśmy przeciw Jahwe. Chcemy zatem wyruszyć i walczyć zgodnie z tym, co nam polecił nasz Bóg Jahwe. Każdy z was przepasał więc broń wojenną i porwaliście się, aby iść w góry. Tutaj jest w kontekście, że oni dostali tą karę 40 lat za każdy dzień pobytu zwiadowców w ziemi obiecanej, gdzie oni się zbuntowali, przestraszyli tych ludów, tych miast warownych i tak dalej, i nie chcieli iść. Gdy wypowiedziana zostaje im kara, czyli że wymrą na pustkowie przez 40 lat, że nie wejdą w tej chwili do tej ziemi obiecanej, to właśnie mamy tą wypowiedź. Wtedy wy odpowiedzieliście mi te słowa. Zgrzeszyliśmy przeciw Jahwe. Zobaczmy. Ten zwrot, to jest zgrzeszyliśmy przeciw Jahwe. Nie posłuchali polecenia, że teraz idziecie wziąć tą ziemię w posiadanie. Przygotujcie się. A oni się przestraszyli, zwątpili i mówią o sobie, zgrzeszyliśmy przeciw Jahwe. Chcemy zatem wyruszyć i walczyć zgodnie z tym, co nam polecił nasz Bóg Jahwe. Każdy z was przepasał więc broń wojenną i porwaliście się, aby iść w góry. A Jahwe przemówił do mnie, powiedz do nich, czyli mają znowu informację, nie wstępujcie, nie rozpoczynajcie walki, abyście nie zostali rozgromieni przez waszych wrogów, gdyż nie ma mnie wśród was. Powiedziałem wam to, lecz nie usłuchaliście i przeciwstawiliście się rozkazowi Jahwe po raz drugi. Najpierw nie posłuchali, żeby tam iść, teraz nie posłuchali, żeby tam nie iść. I tutaj ten zwrot jest ciekawy. Samowolnie wychodząc na góry. To była ich wola. I może 45. Wtedy powróciliście i pokaliście przed Jahwe, lecz Jahwe nie wysłuchał waszego głosu, nie nakłonił ku wam swego ucha. Jakie to dla nas dzisiaj ma znaczenie? Bo można by to innym określeniem nadać temu zdarzeniu inne określenie. Czas i miejsce. Jest odpowiedni czas i miejsce, żeby działać. Oni nie pierwszy raz. Było miejsce, ale nie był ten czas. Czyli zwątpili. Nie chcieli w tym czasie wejść. Później jest znowu to samo miejsce, ale znowu nie ten sam czas, bo Bóg mówi, oddalam to wejście na 40 lat. Czyli jest odpowiedni czas, samowolnie, wychodząc z góry. Dlatego ja często zadaję pytanie różnym ludziom, czy jak coś robią, to jest ich wola, czy to Boga wola? Czy to Boga wola, czy to ich wola jest? Bo znajduje, no, ciężko to odróżnić jest ten, czy to jest Boga wola, czy to jest nasza wola. W różnych sytuacjach. Cały czas tego się uczę, cały czas próbuję znaleźć ten punkt graniczny. Bo wielu ludzi mówi, no, muszę iść
tam lub tam, zrobić to lub to, bo Bóg mi tak powiedział. No ale, bo tak czuję, bo tak muszę zrobić. No ja, przecież Bóg za mnie tego nie zrobi. No ale gdzie to jest ten przełom, żeby rozróżnić? Zawsze zadaję sam sobie to pytanie. Nie mamy dzisiaj, tak jak w tamtym czasie Mojżesza, gdzie Mojżesz jasno i klarownie przekazuje i też ta informacja nie trafia do tych ludzi. A dzisiaj nie mamy tego jasnego, klarownego przekazu, pomijając tych te kręgi nie eucharystyczne, tylko jak się nazywa, tych Duchu Świętym, to określenie jest. Tak, ale to ma też swoje określenie. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, że im Jezus lub Duch powiedział, że mają to robić. Duch Święty im powiedział. Filipowi nie mówił, tylko go przeniósł. Do etiopskiego urzędnika. Szukajmy tego, tej odpowiedzi, żeby czasem właśnie nie była tak zwana, jak to powiedziano, samowolka. Samowolnie coś czynimy i przypisujemy to wtedy Stwórcy, że On nam kazał. Ja zawsze mówię taki przykład, jak wezmę łopatę i zacznę kopać dół, to czy to jest wola Boga, czy to jest moja wola? Jest taki no, drastyczny przykład, taki no, można powiedzieć też łopatologiczny, prosty. No jak weźmiesz łopatę, zaczniesz kopać, no to wykopiesz ten dół, tak? Ale czy to jest wola Boga, że ja mam akurat w tym momencie, w tym czasie to robić? Czy to jest moja wola? Bo pewne rzeczy, które się dzieją, to mogą być już konsekwencje pewnych czynów w wcześniejszym czasie. Czyli na przykład ktoś może powiedzieć, że muszę iść do lekarza, bo taka jest wola Boga, że muszę się leczyć na cukrzycę. Bóg za mnie tego nie zrobi. No ale to jest może konsekwencja. Znaczy może. No ja wiem, że jest. Konsekwencja sposobu życia, stylu jedzenia i tak dalej. Jest konsekwencja. Ja chciałbym się dzisiaj skupić nad tym zwrotem tu w 45 rozdziale, wersecie pierwszego rozdziału. Lecz Jahwe nie wysłuchał waszego głosu i nakłonił ku wam swego ucha. Chciałem poruszyć kilka fragmentów w różnych miejscach, gdzie mam zapisane, że Bóg nie wysłuchuje modlitw. Bo tutaj można to też przyrównać, nie wysłuchał waszego głosu, że oni wołają. Oczywiście, bo my mamy w głowach modlitwa, czy ktoś się modli, nie wiem, padł na kolana, ręce łączy, czy wznosi ku górze i w akcie jest w takim stanie modlitwy, tak? Ale samo wołanie też, czyli można powiedzieć płakanie, tak jak tu powiedziane, spłakali przed Jahwe, że nie wysłuchał ich głosu. Sam płacz i wołanie zwykłe, oczywiście zwrócone ku górze, może wzniesione ręce, jest tym też nazwane modlitwą, można nazwać wołanie do Boga. Modlitwą, czyli rozmową, wołaniem, nawoływaniem. Jest kilka miejsc i teraz chciałbym to przeczytać, że wręcz nawet jest Bóg mówi, żeby się nie modlić za takich, a takich ludzi. I tak sobie otwórzmy, może na początek, żebyśmy się wprowadzili trochę w temat. Pierwszy list Jana 5,16. Mamy?
Jeśli ktoś widzi brata popełniającego grzech, który nie sprowadza śmierci, to niech prosi, a Bóg takiemu i wszystkim niepopełniającym grzechu, który sprowadza śmierć, da życie. Istnieje grzech sprowadzający śmierć i nie mówią, żeby się za tego, kto popełnia taki grzech śmiertelny, sprowadzający śmierć, modlił. Czyli Jan tutaj rozróżnia pewne sytuacje, gdzie modlitwa za takiego, który popełnia grzech sprowadzający śmierć, w ogóle jest bez sensu, bez znaczenia. To jest w pewnym sensie nawiązanie do zwojów z Księgi Liczb, 15 rozdział. Zobaczmy, od 28 do 31 wersetu. Kapłan zaś dokona obrzędu zadośćuczynienia za tę osobę, która przez nieuwagę dopuściła się grzechu wobec Jahwe. Zadośćuczyni za nią, a wina będzie jej darowana. Takie samo prawo odnośnie do czynu dokonanego przez nieuwagę będzie obowiązywało zarówno krajowca Izraelitę, jak i cudzoziemca goszczącego u was. Jeśli ktokolwiek krajowiec lub cudzoziemiec dopuszcza się złego czynu rozmyślnie, znieważa on Jahwe, taka osoba będzie wyłączona ze swego ludu. Kto bowiem wzgardził słowem Jahwe i naruszył jego nakazy, ten musi być wyłączony, bo na nim ciąży wina. Ten grzech nieumyślny to jest taki, który ktoś nie wiedział, że to jest grzechem. Tu mamy to młode pokolenie, tak jak czytaliśmy w parszy, które mogło pewnych rzeczy nie wiedzieć, nie rozeznawać właściwie, nie wiedzieć, że to jest błędne, że Bóg mówił coś innego w danej sytuacji, w danej sprawie. To nie jest grzech w afekcie i z premedytacją. Tu nie ma nic takiego. Oczywiście jest o tej premedytacji jako złych czynów rozmyślnie. Jeśli ktokolwiek krajowiec czy cudzoziemiec dopuszcza się złego czynu rozmyślnie, znieważa on Jahwe. Kto bowiem zgardzi słowem Jahwe i naruszył jego nakazy, ten musi być wyłączony, bo na nim ciąży wina. W tym samym znaczeniu w pierwszym liście czytamy o tej modlitwie za tego, który popełnił jakiś błąd, która nie sprowadza śmierci. Ale modlitwa za tego, który rozmyślnie, z premedytacją, jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli, czyni coś, to taka modlitwa nie ma sensu. I o takim świadomym lub nieświadomym, bo to też tak się to, niektórzy tłumacze to tłumaczą, ten fragment, odnosił się Jeszua. W Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, jest taki fragment intrygujący, od 22 i 23 werset. Bo tam, jakbyśmy jeszcze kontekst złapali, sobie otworzę. No on tu przemawia do tłumów, to różne osoby to słuchają i tu jest dużo różnych pouczeń i w tym 22, 23 mówi tak: gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu.
lecz teraz nie mają usprawiedliwienia dla swojego grzechu. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi też mojego Ojca. Czyli są pewne rzeczy, które ludzie mogą nie wiedzieć, że to jest grzeszne coś, postępowanie, działania. Między innymi tutaj jest w jednym z tych informacji, które powodują grzech, jest to, że Jeszua cały czas udowadniał, że jest Mesjaszem, tym obiecanym w proroctwach. Czyli ci, którzy nie uwierzyli, czy nie tych dowodów nie zaakceptowali, mimo że widzieli to, tak? Czyli proroctwa mówią to i to i widzą, że to się dzieje, a jednak nie przyjmują tego, wypierają się tego, to w tym momencie już są winni grzechu. Bo jako naród wybrany oni mieli przyjąć Mesjasza, uznać go za króla. To był ich takie, można powiedzieć, prawo na tamten czas. Mieli go przyjąć, uwierzyć. Miał się stać ich królem, odkupicielem. Oczywiście oni też niektórzy po swojemu myśleli, jaki ten król ma być. Ale to też pokazuje właśnie, Jeszua pokazuje, że jest właśnie coś takiego, że w tej nieświadomości człowiek coś robi i to według wytycznych Boga jest nieprawidłowe, ale on to w nieświadomości robi. I za takiego trzeba się modlić, żeby mu się te oczy otworzyły, uszy, oczy, serce, i żeby zrozumiał. Natomiast jeżeli można by taki przykład podać, prosty dosyć, żeby to łatwo zrozumieć. Jeżeli ktoś żyje ze znajdywania rzeczy, bo są tacy ludzie, którzy parają się tylko znajdowaniem różnych rzeczy, kosztowności, głównie chodzi o jakichś plażach i tak dalej, są takie profesje i żyją z tego. Tora mówi, że jak coś znajdziesz, to masz oddać właścicielowi. Zaopiekować się i szukać właściciela i oddać mu to. Tak w prostych słowach, żeby tu nie przeciągać tego tematu. To jeżeli taka osoba usłyszy, że czy przeczyta, że ma to oddać właścicielowi, a dalej to robi, to już robi to świadomie. To jest ta różnica. Świadomie wtedy grzeszy. Mamy jeszcze przykład ze zwoju Jeremiasza, 11 rozdział, gdzie Bóg bezpośrednio do Jeremiasza się zwraca. Jirmijachu, 11:14. Ty zaś nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś błagania ani modłów za nimi, bo z powodu ich nieprawości w ogóle słuchać nie będę, wtedy gdy wołać do mnie będą w czas swego ucisku. Ty zaś nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś błagania ani modłów za nimi. Dlaczego? Tutaj dokładniej mamy opisane od 10 do 13 wersetu, czyli poprzedzające wersety. Powracają do starych przewin swych praojców. Powracają do starych przewin swych praojców. Jakie to są stare przewiny? No te zwyczaje, które wynieśli z Egiptu i zastali
w ziemi Kanaan, których Bóg powiedział w jednym miejscu, nie zachowujcie zwyczajów tych ludów. Czytamy dalej, którzy odmówili posłuchu swoim słowom moim, a oni poszli za cudzymi bożkami, by im służyć. Te cudze bogi, można powiedzieć, były różne. Tutaj też gdzieś mamy je wymienione. No może za chwilę. A oni poszli za cudzymi bożkami, by im służyć, czyli zaczęli im ufać, bo to też trzeba tak rozumieć, ufać, czyli że danemu Bogu złożą jakąś daninę, żeby padał deszcz, żeby był urodzaj i tak dalej. To polega służba tym bożkom, ufanie, poleganie na ich mocy. Dom Izraela i dom Judy złamały moje przymierze, które zawarłem z ich prawicami przez te służenie obcym bogom. Dlatego tak mówi Jahwe, 11 werset, oto ja sprowadzę na nich niedolę, w której nie będą w stanie się wydobyć i będą wołać do mnie, lecz ich nie wysłucham. I niech sobie idą miasta Judy i mieszkańcy Jeruzalem i niech wołają do swoich bożysz, którym składali ofiary kadzielne, lecz wcale nie pomogą im w czas ich niedoli. Bo tak liczne jak Twe miasta, Judo, są Twoje bożyszcza, a ile jest ulic w Jerozalem, tyle wznieśliście ołtarzy haniebnemu bożkowi, ołtarzy kadzielnych dla Baala. To jest powód, dlaczego Jeremiasz miał w ogóle za nimi nie wznosić modłów. To jest jakby inna perspektywa, tak? Bo tam w parsze czytaliśmy, że oni wołali, czy płakali, wołali do Boga, a On ich nie wysłucha. I tutaj też jest o tym mowa w Jeremiasza, że oni, te bożki im nic nie pomogą, ja ich w ogóle nie wysłucham, niech sobie idą tam do tych bogów, ale one i tak im nic nie pomogą. I ty, Jeremiaszu, Jeremiachu, masz w ogóle za nimi się nie wstawiać. Oczywiście to wstawiennictwo jest uzasadnione, bo przyszedł czas wymierzenia za te wszystkie nieprawości zapłaty, którą można też inaczej nazwać karą. W Psalmie 18 na przykład, jeszcze 42 werset, tutaj można też kontekst sobie przeczytać, ale tu chodzi nam o to sedno. Krzyczeli, a nie było nikogo, kto by ich ocalił. Wołali do Jahwe, lecz On ich nie wysłuchał. Bóg zamyka oczy i uszy w pewnych sytuacjach. Może jeszcze Izajasza. Pierwszy rozdział, bo to jest ta sama sytuacja opisana tylko z punktu Izajasza. Izajasz 1 od 15. Gdy dłonie swe do mnie wyciągać będziecie, zasłonię oczy przed wami i chociaż mnożyć będziecie modły, ja wcale słuchać nie będę. Dlaczego? Krwią ociekają wasze ręce. Obmyjcie się i oczyście, usuńcie sprzed oczu moich zło waszych bezecnych postępków. Przestańcie czynić nieprawość. Nieprawość. Zaprzeczenie prawości. Czyni nieprawość. Nie chodzi tu o dosłowną krew, ale też o nią. Uczcie się pełnić dobre uczynki, szukajcie tego, co sprawiedliwe, poskrąbcie ciemiężcę, prawo przyznajcie sierotom i wdowy bierzcie w obronę. To jest ta krew na ich rękach. Chodźcie, rozsądźmy, mówi Jahwe,
choć grzechy wasze są niby szkarłat, jednak jak śnieg wybielają, choć są jak purpura czerwona, jak wełna staną się białe. Odwróćcie się od tego. Jeśli zaczniecie dać posłuch, dóbr ziemi zażywać będziecie, lecz jeśli będziecie oporni, krąbni, zginiecie niechybnie od miecza. Zaiste usta Jahwe wyrzekł. Ci, co czynią nieprawość, są nawoływani, żeby przestali. Bóg mówi, że mnożyć będą modły, ale wcale słuchać nie będą, krwią ociekają wasze ręce. To jest kolejny przykład momentu, gdzie opisane jest, jak Bóg zamyka swoje oczy i uszy. Jeszcze wrócimy do Jeremiasza, tutaj konkretnie te bóstwa. Jeremiasza 7, 16 po 19. Ty zaś nie wstawiaj się za tym ludem, nie zanoś błagania ani modłów za nim i nie nalegaj na mnie, bo cię nie wysłucham. Czy sam nie widzisz, czego się dopuszczają w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalem? Synowie zbierają drwa, ojcowie rozpalają ogień, a niewiasty rozczyniają ciasto. Czyli wszyscy są zaangażowani w to. Od najstarszego, od głowy, po synów i córki. Aby przyrządzić pieczywo. Pieczywo do codziennego spożycia? Nie. Ku czci królowej niebios Isztar. I wylewać ku czci innych bożków ofiary z napojów, aby mnie przywieść do gniewu. Lecz czy to mnie oni ranią, rzeka Jahwe, a nie samych siebie po hańbieniu ich własnego oblicza? Wszyscy są zaangażowani. Współcześnie też przekazuje się ten grzech już od najmłodszych lat. Dzieci są wysyłane do żłobków, przedszkoli, szkół, gdzie propaguje się zwyczaje tego świata. Podam przykład, gdzie to jest od niedawna na przykład wszedł ten zwyczaj w Polsce, tak zwany Halloween. Już to w przedszkolach zaczyna być dzieciom jako zabawa propagowana. Oczywiście to jest konsekwencja całego systemu, bo się oddaje dzieci pod opiekę obcym ludziom i myśli się, że one je wychowają. No to oni wychowują te dzieci tak, jak ten system chce. Kształtuje ich sposób myślenia i zachowania. Cały czas jest to przekazywane kolejnym pokoleniom. Na Rumble jest zamieszczony taki filmik z przedszkola, kiedy znalazłem na YouTubie polskiego przedszkola, gdzie na środku sali stoi indiański totem. Totem, jak wiemy, to jest przedstawienie jakiegoś figura, to jest słup, a na górze jest wizerunek danego bóstwa. No i te dzieci sobie tańczą dla zabawy w koło tego totemu, no i w pewnym momencie wszystkie w kółeczko kłaniają się przed tym totemem, oddając mu cześć. Oczywiście to jest zabawa, bo to w przedszkolu tak wygląda, jako zabawa, niewinna. Ale to już, oczywiście dzieci przebiane, chłopcy z pieruposzami, jako Indianie i tak dalej. Zabawa, niewinna zabawa. To jest nieprawość. Uczy się od najmłodszych pokoleń ludzi, dzieci, żeby oddawały już cześć. Oczywiście one to nieświadomie, w przedszkolu to jeszcze nieświadomie to robią, ale to już zaszczepiane jest to. Te czyny bałwochwalcze. No i później te czyny już w dorosłym życiu, może ludzie się nie kłaniają już tak ewidentnie jakimś, którzy są bardziej świadomi jakimś obrazom czy figurom, ale spożywają pokarmy ku czci tych lub przyrządzają takie pokarmy
bo też mogą przyrządzać dla innych. To są różne już tu wersje, gdzie się uczestniczy w tych zachowaniach. Albo hoduje się choinki, żeby sprzedawać, zarobić. Albo jakiś te, największy biznes dla zniczy przed 1 listopada mogą mieć lub specjalnie robić na te okazje. Są różne zwyczaje, zachowania, biznesy związane z tymi zwyczajami tego świata. Ale tutaj cały czas w kontekście mówimy o tych zachowaniach i później modlitwach. Boże, wylecz mnie z cukrzycy. No ale no Bóg może ci wcześniej mówił, no nie jedz tego i tego. Zachowaj się odpowiednio, bo ja cię stworzyłem, ja wiem, jak ty funkcjonujesz, jak twój organizm funkcjonuje, że czasy są złe, tych szkodliwych różnych rzeczy jest bardzo dużo, ale wyzbyj się tych, co ja ci mówię. Mówiłem. Oczywiście może Bóg mieć w tym też uzasadnienie w całym swoim postępowaniu. To nie można tak sieknąć, że to już nic nie zadziała. Są różne przypadki. Ale to też trzeba wiedzieć, bo też niektórzy mogą brać to, że no Bóg mnie uzdrowił i to ja już moje życie do tej pory było właściwe, czyli to, co jadłem, jak się odżywiałem, jaką ciągle mi brakuje tego słowa, higienę, też jest higiena nie tylko spożywania, ale stanów emocjonalnych, też o tym się ostatnio mówi głośno i to też jest prawda. Bóg też przez swoje słowa pokazuje, jak mamy emocjonalnie żyć z ludźmi, z samym sobą, w rodzinie i tak dalej. Też wpływa na nasze zdrowie, nasze wnętrze, fizyczne dokładnie, na narządy. I to, że ktoś mu ta cukrzyca przeszła, czy do końca życia bierze jakieś medykamenty, to nie jest dowodem na to, że jego życie jest tak, jakie Bóg mu wskazał. Często sytuacje krytyczne mają zwrócić uwagę człowieka do Boga. Też powstało to określenie, jak trwoga do Boga jest tym ziarno prawdy. Bóg stworzył tak te wszystkie mechanizmy, że gdy człowiek odwraca się od tego wszystkiego, to ponosi szkodę, tak? Tak jak to czytaliśmy. Wy jak tam idziecie to robić, te wszystkie swoje rzeczy ku czci niebios, królowej niebios i tak dalej, to sami sobie tylko szkodzicie, bo mnie to generalnie nie dotyka bezpośrednio. Oczywiście Bóg ma żal, że ci ludzie to robią, nie myślą, że mają tego nie robić, że pokładają ufność, ale bezpośrednio ci ludzie sami sobie szkodę robią. I uciekł mi wątek. I całość tych pouczeń i ta trwoga, czyli te mechanizmy, mają pokazać te odejście od tego wszystkiego, czyli ta trwoga tak zwana przysłowiowa, ma zmienić też sposób myślenia, nawrócić. Ale Bóg wielokrotnie ostrzega, no po co masz tego doświadczać? Po co masz chorować? Po co masz głodować, czy jakieś inne sprawy mają cię dotykać, słuchaj mojego głosu. Ja to wszystko stworzyłem, ja wiem, jak to funkcjonuje. Parafrazuję tutaj myśli Boga. On wie, jak to funkcjonuje, jak to wszystko działa. Informuje, ostrzega skutki, konsekwencje, żebyśmy świadomie w to nie wchodzili.
że wiemy, że ogień jest gorący, to nie wkładamy tam ręki, ale wiemy, że ogień grzeje, możemy ugotować, upiec. No dobrze, to tyle chciałem powiedzieć na temat takich sytuacji, gdzie Bóg zamyka swoje oczy i uszy, ale też otwiera je, gdy człowiek odwraca się od tego wszystkiego, jest otwarty. To się też nazywa wybawienie, zbawienie, łaska. Bóg jest łaskawy, ale też nie pozostawia bez konsekwencji. To też trzeba wiedzieć, że pewne rzeczy są konsekwencją w czasie. I tak samo Izrael musiał ponieść konsekwencje swojego bezprawia, tak w skrócie mówiąc. Zastanawiam się, czy coś dopalszy, tak? Bo tutaj uciekłem jakby w ten wątek, że oni tutaj postępują wbrew woli Boga z podbiciem ziemi Kanaan i chciałbym wrócić do parszy. Czy coś z tą parszą jeszcze mamy? Bo to już jest 13:30 prawie. Czy sobie przełożymy? Bo chciałbym w drugiej części omówić też trochę w nawiązaniu do Moadim, świąt prześników, a konkretniej Pesach, Paschy. I będę starał się też jakby coraz bardziej w tym temacie pewne myśli poruszać, przypominać. Sam sobie też pewne rzeczy przypominam. To może w drugiej części trochę nawiązanie do tej dziś, którzy synowie, którzy wasi nie odróżniają jeszcze dobra od zła w kontekście święta Paschy. To może w drugiej części, tak? Jest 13:30, tak? Dochodzi godzina starczy przerwy. Czyli 14:30, tak? Dobrze. Zróbmy przerwę do 14:30. W drugiej części w kontekście parszy zajmiemy się, ale też w kontekście święta Pesach. Jak to można tutaj trochę połączyć? Spróbuję to zrobić jakiś mianownik wspólny. Mały, nieduży, troszeczkę w nawiązaniu. To zapraszam wszystkich. Zrobimy przerwę do 14:30. Zapraszam ponownie.